Proszę powiedzieć coś o sobie. Gdzie pani pracuje? Czym się pani zajmuje? Czy pani jest na emeryturze? Pracowałam w teatrze. Byłam garderobianą. Długo? Z babami byłam tydzień, z chłopami byłam 10 lat. Chłopy to chłopy, a baby to kurwa lelum po lelum, nie mogłam wyrobić i spierdoliłam, stamtąd poszłam do facetów, bo mnie kurwa baby na seks działają i na urodę, kurwa. Ale co, zazdrosne? Nie, jakoś mnie kurwa denerwują, ty wiesz, kurwa to chawcy, kurwa majtki, srutki, prudki, wiesz. Mnie to normalnie dobijało. A chłop to się sam ubrał, wiesz, z jajem, wiesz. Konkretny. No, dokładnie, krótka piłka, nie tam z babami, kurwa, lelum po lelum, kurwa, madam, kurwa, pierdolone, z XXI wieku. No. Dobrze. A teraz czym się pani zajmuje? Teraz jestem w Akademii Sztuk Pięknych, git majonez, młodzież mnie rysuje, maluje, rzeźbi, jest super. Spoko. Profesorzy git, szkoła git, wszystko jest super. Dogaduje się pani z młodzieżą? No ła, tylko z młodzieżą, co ze starociami kurwa nawijać? Przestań to. Starocie to kurwa wiesz o chorobach, o lekarstwach i kurde wiesz. A młodzież to jest fajna, zawsze uśmiechnięta do przodu, wiesz, dobra muza. Mam mówić do pana czy do kamery? Jak pani będzie wygodniej? No. Do kamery może być, tak? Do kamery, tak. Mam mówić do kamery, tak? Tak, do kamery. Okay. Zaraz dam pani znać się. Dobra. Jak pani ma na imię? Basia. Pani Basiu, ile pani ma lat? No, kobieta nigdy nie mówi ile ma lat, na ile wygląda. Dobrze. I na ile się czuje. Długo pani tu mieszka w tym bloku? No, 5 lat. 5 lat. Tak. I na którym piętrze? Na czwartym. Proszę opowiedzieć, jak minął dzień, czy coś się szczególnego tu wydarzyło. No fajnie było wszystko, kurwa, wchodzę do windy, frajer wchodzi, kurwa, 90-letni prawie ten Józek, kurwa, z psema pies wali kupę. No kurwa, czujesz to? No kurwa, taki smród jak skurwysyn. Frajera muszę podać do tego, do kolegi. Mój koleś musi mi pierdalać stąd. A zwróciła mu pani uwagę? Tak, to koleś myślałem, że mnie opluje, kurwa. No, no. Co, posprzątał to? Skąd posprzątał? Mina zrobił jak kot srający na pustyni, kurwa. Numer pierdolony. Chuj pierdolony. No ale co, napisali państwo jakąś petycję? No piszemy petycję, piszemy, czekamy na odpowiedź. Frajera trzeba tego. Pies jak pies, bo pies niewinny, może nie zdążył. Ale frajer opluł mnie, no to co to? Kolegium, kurwa. Nie ma, że boli. No. I to jest ten pan z 9 piętra? Dokładnie, z 9 piętra frajer, no. Łysy frajer, w dodatku. No. I myśli pani, że reszta sąsiadów też się na niego skarży? Oczywiście, że tak. Pies sra, szcza, no. I taka prawda jest. Szczuje tym psem? Tak. Do kundel. Kagańca, o, kagańca nie ma, bez smyczy jest w windzie. Co to? No tak. Ale to jakie mogą wyciągnąć konsekwencje? No jak to konsekwencje? Koleś musi zapłacić, pies musi być w kagańcu i na smyci, a nie kurwa, wyprowadza go kurwa jak świnie. No, no taka prawda kurwa. No. Pies niewinny, frajera trzeba ukarać.